Cześć, witajcie, jest z nami Przemek. Cześć Przemek. Cześć, witam was wszystkich, cześć. I widzicie, co jest za nami, taka piękna ścianka. Przemek, przywiozłeś dzisiaj? Ule ośmioboksy do sadu, do jabłek dla ciebie. Nie za szybko? Uważam, że nie. Jakby to było przed świętami, mogłoby być za wcześnie, natomiast dzisiaj jest moim zdaniem optymalny termin, żeby myśleć o tym już na poważnie, ostatnia chwila. Ludzie często, sadownicy, za późno wystawiają murarkę i to jest duży błąd ze względu na to, że murarka potrzebuje trochę czasu na to, żeby się wygryźć. Głównie samice nas interesują, a samice potrzebują dużo więcej czasu niż samce. Tam tworzy się u nich hormon juwenilny, którego odpowiednia ilość dopiero je wybudza. Dlatego warto wystawić murarkę wcześniej. Ten i początek przyszłego tygodnia taki jest dla mnie optymalny. Okej. Okay. 30 uli, powiedz mi, na jaki obszar byś to, na jaką powierzchnię byś to dedykował? Między 8 a 10 hektarów. Wszystko zależy od tego, jak mamy intensywną produkcję, co chcemy osiągnąć dzięki zapylaniu. Jeżeli to ma być jabłko jak najwyższej jakości, to raczej 7-8 hektarów. Jeżeli myślimy o tym, żeby trochę przemysłu, żeby robić ilość, nie zależy nam aż tak bardzo na ziarnie w środku, na ilości wapnia, co też jest chyba problemem w dzisiejszym sadownictwie, no to wtedy tą 10 hektarów możemy spokojnie tymi 30 ulami obsadzić. Za chwilę, wiesz co, powiesimy jeden ul, przypomnimy generalnie, pewno jak ktoś się nie widział z poprzedniego sezonu, ale powiedz mi takie główne zasady przy wieszaniu boksów w sadzie. Główne zasady. Wysokość dowolna, ale stawiamy tak, żeby było nam wygodnie, około 1,5 do 2 metra. Wylot w stronę południową bądź wschodnią. Wszystko zależy, czy mamy rzędy północ-południe czy wschód-zachód. Jeżeli północ-południe, to w stronę południową. Jeżeli wschód-zachód, to w stronę wschodnią. Chodzi o to, żeby pryskając, ścianka boczna była w stronę przejazdu, dzieki czemu nie będzie się ciecz robocza dostawała do środka, do uli. Pamiętamy też o tym, żeby ule były powieszone dosyć stabilnie, dobrze, żeby wiatr nimi nie kołysał, nie opuściły się w czasie sezonu, bo może to spowodować, że murarka odleci i nie zasiedli tego ula. Co w przypadku, jeżeli ktoś ma rzędy w innym kierunku, wieszać pod oprysk, pod dyszę, czy lepiej tak właśnie? Lepiej wieszać z bokiem do kierunku jazdy. No i wtedy, tak jak mówię, jeżeli to jest wschód-zachód, no to w stronę wschodnią ule wzdłuż rzędów. Okay. Tak, żeby wlot był od strony drzew. Wtedy, jeżeli będziemy mieli zbyt gorąco, w momencie południa, tam jest wtedy najcieplej, zrobi się trochę cienia z rzędu drzew, czy z drzewa naprzeciw. Ustawiamy, tu jest miejsce na kokony. I praktycznie przymykamy go, żeby zostawić lekko otwarty od spodu, żeby murarka sobie swobodnie mogła wlatywać. I to wszystko, co nas interesuje tak naprawdę. Najlepiej skorzystać z aplikacji, dzięki temu będziemy wiedzieli dokładnie, gdzie te ule powinny stać, ile powinniśmy ich wystawić. Aplikacja została troszkę zmodernizowana w tej chwili, jest dużo łatwiej wyznaczyć działkę. Nie zmusza nas aplikacja do powieszenia w konkretnym miejscu, ale sugeruje tylko miejsca najlepsze. Możemy powiesić w dowolnym miejscu na naszej działce, ale też warto skorzystać na przykład z programu ochrony roślin. Jest aktualny w tej chwili, więc jako podręcznie zawsze przy sobie można sprawdzić, czym opryskać w danej fazie. Kokony dzisiaj też? Dzisiaj też kokony od razu wstawimy. Okay. To są kokony, które pochodzą od nas po serwisie mechanicznym, dzięki czemu kamery sprawdziły każdy kokon, czy jest zainfekowany, czy nie. Dodatkowo policzone. Wszystko mechanicznie się u nas odbywa. Dzięki temu nie popełniamy tyle błędów, co mogą to zrobić osoby czy pracownicy. Podnosimy, zrywamy sobie. O. I w ten sposób wstawiamy do środka. Przymykamy. Poczekaj. Dobra. I to jest wszystko, tak? To jest wszystko. Dobra. Przymykamy i zostawiamy pszczoły w spokoju. Pamiętajcie tylko o opryskach, żeby je wykonywać w odpowiednich fazach, jeśli chodzi o obecność pszczół, czyli jeżeli mamy kwitnące nawet chwasty, a jeszcze drzewa nie kwitną, to warto, żeby opryski wykonywać w okresie wieczornym bądź nocnym. Przemek, jeszcze dwie kwestie. Ile to kosztuje? Jeden boks z murarką ogrodową kosztuje 150 zł brutto. Przy mniejszych ilościach dochodzi koszt transportu.
Przy większych koszt transportu jest liczony w cenę. Okej. Jeżeli mamy swoje kokony, a chcemy wynająć sobie usługę, czyli box razem z serwisem, to jest koszt 110 zł brutto. Tak. Natomiast w tym roku też dla klientów, którzy potrzebują mieć pewność, że to zapylenie będzie najlepszej jakości, głównie korzystają z tego plantatorzy, którzy posiadają czereśnię bądź borówkę. Dodatkowo mamy murarkę rogatą i w takim boksie wraz z murarką ogrotową jest murarka rogata i to jest koszt 250 zł za jeden boks. Kiedy muszę Ci odesłać te boksy? My ULE będziemy już z klientami się kontaktować w okresie czerwcowym. W tym roku troszkę ten termin przez nas był przesunięty, ale też mamy swoje sady i też prosimy o wyrozumiałość. Też mamy co robić w okresie zbiorów. Natomiast będziemy chcieli jeszcze przed swoimi zbiorami te ULE pozbierać do siebie na magazynie, żeby móc serwis już wykonywać wcześniej, we wrześniu, w październiku. Okej. Przemek, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.